Witam w kolejnym odcinku poświęconym wszystkim tym, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie kierowania samochodem. Dzisiejszy odcinek dedykuję początkującym kierowcom, a więc przede wszystkim tym, którzy jeszcze nie podeszli do egzaminu lub kolejne podejście mają dopiero w planach. Dzisiejszy temat jest wywołany przez jedną z subskrybentek mojego kanału i dotyczy zmiany biegów. Zastanawiałem się przez cały czas, jak najprościej wytłumaczyć sens zmiany biegów, do czego zmianę biegów w samochodzie porównać i wpadłem na pomysł, że ogólna zasada zmiany biegu w aucie jest identyczna jak ta spotykana w rowerach z przerzutkami. Każdy z nas pamięta chyba sytuację, kiedy jadąc rowerem znalazł się pod większym wzniesieniem i przednia oraz tylna przerzutka nie dawały rady. Pomocne było wtedy zredukowanie przerzutek na jedynki i w miarę szybkie, choć płynne kręcenie pedałami. Podobnie jest z samochodem. Wyższe biegi służą do pracy silnika na większych prędkościach, a mniejsze biegi służą do pracy silnika na mniejszych prędkościach. W dużym uproszczeniu. Najważniejszą rzeczą w przypadku prowadzenia samochodu i zmiany biegów jest jednak brak czekania na ostateczną ostateczność w postaci gaśnięcia silnika, na przykład podczas jazdy pod górkę na trzecim biegu. Jeżeli widzimy taką przeszkodę, wzniesienie, górę, to albo możemy na płaskim terenie zwiększyć prędkość, aby wykorzystać siłę rozpędu samochodu, lub nie zwiększając prędkości możemy wykonać odpowiednio wcześniej redukcję na drugi bieg i mieć pewność, że bez dławienia silnika wjedziemy na górę. O tym, kiedy dokładnie zmieniać bieg w górę lub w dół, informuje nas dana specyfika pojazdu, konkretnie coś, co nosi nazwę maksymalnego momentu obrotowego. Ten maksymalny moment obrotowy to po prostu maksimum możliwości silnika na danym biegu. Dalsze piłowanie samochodu przez zwiększanie gazu na danym biegu nie ma sensu. Należy w przypadku osiągnięcia maksymalnego momentu obrotowego zmienić bieg na wyższy. Ile wynosi maksymalny moment obrotowy? Zazwyczaj to jakieś 3-3,5 tysiąca obrotów w zależności od pojazdu. Prawie wszystkie współczesne samochody są już wyposażone w obrotomierze, ale po zdobyciu minimum doświadczenia ten moment obrotowy naprawdę słychać. Orientacyjnie konieczność zmiany biegów na wyższy można rozpoznać po prędkościomierzu, choć zaznaczam, opierając się jedynie na prędkości, jest to orientacyjne działanie. Ogólnie w każdym przeciętnym samochodzie pierwszy bieg służy jedynie do ruszania i jeśli nie jesteśmy w korku, chcemy dalej jechać szybciej, mamy na to możliwości, aby się rozpędzić, warto szybko zmienić jedynkę na dwójkę, nawet zaraz po ruszeniu. Kiedy samochód nabiera większej prędkości, jest to jakieś 30-40 km na godzinę, możemy wybierać trójkę. Powyżej 50-70 zastanawiałbym się już nad czwórką. Z kolei zakres prędkości od około 70-80 w górę to już czas na piątkę. Oczywiście podane wartości są orientacyjne, bo każdy samochód ma inny silnik i inny maksymalny moment obrotowy. Warto po prostu słuchać silnika. Znowu wracam do piłowania silnika na tym samym biegu. Po kilkunastu próbach i odsłuchach charakterystycznego wycia, sami, bez spoglądania na obrotomierz czy prędkościomierz, będziemy wiedzieć, kiedy zmienić bieg na wyższy. W identyczny sposób wygląda wspomniana na samym początku redukcja biegów w dół. Jeżeli jadąc w ruchu miejskim na trójce 50 km na godzinę, widzimy konieczność zwolnienia, to albo naciskamy lekko sprzęgło i hamulec, lekko wytracając prędkość i od razu zmieniamy na dwójkę, albo, jeśli mamy więcej czasu na całą operację, zwalniamy nogę z gazu i redukujemy przy spadającej prędkości bieg na niższy. Podstawą zmiany biegu w górę i w dół jest płynność operacji. Sprzęgło wciskamy do końca. Zmieniamy bieg, płynnie puszczamy sprzęgło, delikatnie dodając jednocześnie gazu. Małym problemem może być sytuacja, kiedy źle oceniliśmy możliwości naszego pojazdu i zmianę, czyli redukcję biegu na wzniesieniu wykonujemy na samym środku podjazdu lub jeszcze na jego początku. Chodzi o to, że samochód gwałtownie zwalnia, więc jadąc na przykład czwórką i zmieniając na trójkę, możemy w tym samym czasie tak bardzo stracić prędkość, że ta trójka będzie już i tak za dużym biegiem. W takiej sytuacji warto od razu zmienić bieg z czwórki na dwójkę. Rzeczą, na jaką warto jeszcze zwrócić uwagę, jest tak zwana synchronizacja biegów. Chodzi o to, że w nowszych samochodach każdy bieg jest zsynchronizowany z działaniem sprzęgła w ten sposób, że jego naciśnięcie i zmiana biegów powoduje maksymalne oszczędzanie podzespołów skrzynki i silnika, zapobiegając uszkodzeniom. W starszych samochodach takie udogodnienia miały jedynie wyższe biegi bez jedynki wstecznego. Gałka od zmiany biegów po wciśnięciu sprzęgła nie powinna nigdy sprawiać oporu,
a same biegi przy zmianie nie powinny zgrzytać. Jeżeli tak jest, możemy posiłkować się podwójnym, potrójnym naciśnięciem sprzęgła, bo bardzo możliwe, że nie nastąpiło prawidłowe wysprzęglenie. W nowszych samochodach, gdzie jedynka i wsteczny są również wyposażone w synchronizatory, taka sytuacja powinna być rzadkością. Dobrą informacją dla zdających państwowy egzamin na prawo jazdy jest to, że jest on ograniczony w zasadzie do trzech, może czterech biegów. Mam na myśli jedynkę, dwójkę, trójkę i wsteczny. Czasami egzaminator może was zaprowadzić na jakąś obwodnicę i zaproponować osiągnięcie maksymalnej prędkości, ale nie sądzę, aby coś więcej niż czwórka było potrzebne. Reasumując, zmiana biegów to czynność, jakiej najłatwiej nauczyć się podczas samodzielnej jazdy samochodem. Na początku czynność ta może sprawiać problemy, ale to tylko etap, przez jaki przechodzi każdy, absolutnie każdy kierowca. Zmiany biegów da się nauczyć i jest to wiedza, jaka trwale wpada do głowy bez konieczności wkuwania. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, Janek z Janek.